Podoba ci się? Bardzo. Oczywiście sukienka no i tak była do sprzątania, ale takiego efektu to się nie spodziewałam. Pięknego. Cuda! Dyneczko, dyneczko, moi kochani, balea. Jezu, ręce mi się trzęsą po tym porobieniu tego, a tobie? A normalnie mi się ręce trzęsą po trzymaniu shakera, myjki. Balea, jaki to jest zapach? Nie wiem, brzoskwinia? Świetny był, co? Świetne są te żela balea, bardzo ładnie pachniał. Na koniec jego z czym innym wymieszałam. Spoko. Ale szybko się kończy. Klinik, tu jest Moisture Search Intense i powiem wam, że spoko niby, ale nie do końca. Nie wrócę do niego, jak dostanę gdzieś próbkę, no to zużyję, ale nie jest to zdecydowanie moja forma pielęgnacji. O, dywan wymyłeś? No, ale nie wiem, czy to no? Jest czystszy? Mhm. Nie do końca jest to dobra forma pielęgnacji. W ogóle mi się wydaje, że jest bardzo silikonowy. Nie sprawdzałam nawet składu, powiem wam szczerze. Po prostu dostałam, zużyłam. Nie wrócę. Jeden z lepszych tuszów do rzęs, jaki miałam, to jest Too Faced. I to jest ten tusz Damn Girl. I powiem wam, że świetny. Szczota jest wielka, już wam pokazuję. Widzicie? Szczota jest wielka. Jezu, sorry, że mi się... No, ale trzęsą się ręce. Szczota jest taka oto wielka. Tusz jest gęsty, ale jedna warstwa i te rzęsy są tak mocno pogrubione, że po prostu bajka. Teraz widziałam, jest na promocji, ale nie dam 17,20 za tusz. Nigdy w życiu. Ale tusz, jako tusz mówię, bardzo, bardzo fajny. Moi drodzy, biorę się wreszcie za przesadzenie kwiatków. Rozsadziłam goździki. Bo ja wiem, że było mówione, że one są jednoroczne, ale ja mam od groma nowych liści i nowych pąków na kwiaty. Nie wiem akurat, czy na tej też, ale też chyba były. Także zostawiam je. O, na przykład na tej dużej widać. Zobaczcie, ile mam nowych pąków na kwiaty. Także to widocznie nie są jednoroczne goździki, to jakieś tam małe, górskie. Także robię to i będę po prostu robiła mieszankę. Trochę tych nowych. Nie wiem, coś wymyślałam. Ja się nie znam na kwiatach, wiecie, metodą prób i błędów. Wysłałam Radka, żeby zrobił kawę mrożoną. Zobaczymy, czy zrobi, bo cały czas się zapiera, że on nic nie będzie robił. Także tak, ja i moje czyste paznokcie, które pewnie teraz u wielu z was powodują odruch wymiotny, czekamy na kawę mrożoną. Tutaj walczę, już wam pokazuję, co zrobiłam. No na razie jeszcze malutko. Tutaj dałam jedne goździki, trzy... Muszę zobaczyć, jak to się nazywa. Trzy... begonie, o właśnie tak. Tutaj dałam dwa goździki, tutaj dwa te śmierdziele. No i zabieram się za to i powiem wam, no co, z tą ziemią przecież to jest całe w korzeniach, z tą jeszcze nic chyba nie zrobi, prawda? No to akurat nie ma tak dużo korzeni, jak jakiegoś robala, pewnie jakiś pająk albo cholera wie co. Ale widzicie, to jest całe zakorzenione, także to do śmieci przypuszczam. No i tutaj jedne goździki zupełnie, nic się z nimi nie dzieje, uschnięte tak jakby, także tutaj coś kombinuję. Zrobił! Słomka papierowa, jakby co, jakby ktoś chciał wiedzieć. Pyszna jest ta kawa, mrożona. Zdecydowanie za dużo turków kupiłam, no ale nic innego nie było. Ach wiecie, chciałam mi coś kolorowego, także same turki, mało begonii. Tutaj mam lilię, już chyba 3-letnie. Tutaj goździki przesadziłam, wiecie, niektóre do małych doniczek, no bo w mniejszych były, także spoko, niech zostanie. Tutaj też lilie, które w ogóle zaginęły mi zupełnie. Tutaj patrzcie, mam bratki, ale patrzcie, one są calusieńkie, widzicie? Nie wiem, czy zobaczycie. Calusieńkie w mszycy, także nawet tego nie ratuję, bo nie chcę. Tutaj muszę zrobić porządek jeszcze w tych tutaj goździkach. Płyty wymyte. Tutaj też są lilie. Schodzą tulipany, pewnie już nic z nich nie będzie, ale dobra, zostawię. Tutaj też zrobiłam pełno turków, już wszystkie tutaj przesadziłam, zostawiłam jednego do małej doniczki, tak Lunka? Lunka, Explorer teraz tutaj, tak? Chodzi i szuka. Tutaj jest to wszystko, co mieliśmy. Najgorsze jest to, że idą chyba jakieś ochłodzenia, no ale przeżyjemy. I tutaj wreszcie zawiesiliśmy jedną doniczkę, także tutaj pójdzie reszta begonii. To przykryje ziemią, nie będzie tego widać. Mam nadzieję, że to się utrzyma na tych tutaj niby drzwiach. I wreszcie Radosław maluje to, co ja w zeszłym roku malowałam. Tak, właśnie, dokładnie tak. Ja nie chcę dokładnie. Chcę, żeby to było tak, o, byle jak. I to też będzie na drugiej stronie właśnie drzwi francuskich wisiało i też tutaj damy taką skrzynkę z kwiatkami, tylko zostawiłam trzy begonie, ale przypuszczam, że dam do tego te kwiatki, które już hoduję albo zasieję petunie. Zamówiłam na eBayu petunie wiszące, także o, tak zrobimy. Nasionka, tak? Tak. W tym roku już nie wyrośnie. Wyrośnie w tym roku, kochanie, bo dopiero je się sieje. Je się sieje? Także tak. Mów tak. Po polsku. Po polskiemu mów.
Dobra, a co tutaj się dzieje? Dalej nie wyplewiam. No mało co, w ogóle znowu śmieci jakieś wyleciały. Mało co się dzieje, powiem wam szczerze. Rzodkiewka jest, ale widzę też dużo ślimaków już się pokazuje, także boję się, że nic z tego nie będzie. Jakie macie sposoby na ślimaki? Angielskie te czarne, takie bez skorupki. Dajcie znać. Ta ziemia taka się zrobiła, jakaś kamienna ta ziemia. O, mniejsza z tym. Także prawie, że nic nie schodzi. A nie, czekajcie, jakiś pies nam urósł. Urósł nam pies tutaj? Kto ciebie zasiał tu? Dziewczynko, Boże, mrużysz te oczka. Jesteś samosiejka, mrużysz oczka, tak. Boże, łzawię mi oczka cały czas od słonka. Moje misie małe. Moje małe misie! Właśnie napisane, naszego sąsiada Tima, czy możemy użyć jego śmietników do rzeczy zielonych, bo nasz jest po prostu pełny, a mam tyle rzeczy do wyrzucenia, że szok. I chciałabym popikować życie pomidory, chciałabym popikować ogórki, a nie mam za bardzo jak tego robić, jeżeli nie będę miała... Znaczy, no to a w sumie jeszcze mogę zrobić, ale wiecie, przesadzałam tym kwiatki, tam dużo ziemi jeszcze zużyłam, ale trochę jeszcze było takiej samej w korzeniach, jak wam pokazywałam, także to wszystko wyrzucam, bo nie ma sensu mi korzeni rozrzucać po całym ogrodzie. No i nie mam gdzie tego wyrzucać, także mam nadzieję, że się zaraz odezwie, ale nie jest w pracy. Ale jest dostępny, to chyba jest w domu, nie? Tak mam, tak myślę. Sąsiedzi robią grille, chyba dwóch sąsiadów robi grille dwóch sąsiadów robi. Także Radosław zdecydował, że też będzie robił grilla. Nie będzie gorszy i będzie smrodził dymem grillowym. Mam niezłą zagwozdkę, bo nie wiem, co zrobić z tymi kwiatami. Bez sensu to wygląda. Ustawione jak w kolejce poparówki. A nie chcę mieć tych, wiecie, tych już tutaj drewnianych podstawek i to wygląda jak no jak kupa to wygląda. Bez sensu. Co mam zrobić z tym? Poradźcie mi, bo naprawdę nie wiem, jak to ustawić. Nie mam pojęcia. Masakra. Przesadzałam większość już. Tylko wiecie, mam obawy, bo kiedyś tutaj miałam doniczki i też mi normalnie tutaj mi wchodziły ślimaki i żarły, zarówno lilie, jak i tulipany. No nie wiem, mam tutaj postawione. Może tym razem nie użrą. Tutaj dla chwilowego przykrycia tych rur powstawiłam te doniczki, żeby wiecie, żeby chociaż tego największego takiego bałaganu nie było widać. Też jakoś tak dziwnie wygląda. Oczywiście jeszcze doniczki będą myte. Chcieliśmy z Radkiem zamówić coś takiego, tylko wiecie, takie drewniane, żeby tutaj były, ale niestety żeśmy czekali w kolejce do B&Q 2 godziny. Zamówiliśmy i nas wyrzuciło, także kiszka. Ale myślę, że to spoko wygląda. Tylko muszę doniczki umyć. To już myłam szlaufem, nie wszystko schodzi, ale wiecie, z plastiku zeszło. Także jeśli macie jakieś rady, co z tym zrobić, to dajcie znać. Myślałam, że po prostu porozstawiać te doniczki gdzieś tam, w różnych tych. Ale tam też są ślimaki. Także tutaj jest jedyne miejsce najbezpieczniejsze, że tak powiem. Także, ale brzydko wygląda. Ale ja kocham kwiaty i chcę mieć kwiaty. Tutaj z kolei chcę to wszystko przekopać, zostawić tylko hortensję i zasadzić trawę. Może się przyjmie. Nie wiem, dlaczego ten trójkąt tutaj był zawsze. Wygląda to na gruz taki konkretny. No zobaczymy. Może trawa się rzuci, może się nie rzuci. Okaże się. No i tak. I tak to wygląda na dzień dzisiejszy. Sąsiadka, wybaczcie, ale cały czas robię w ogrodzie. Sąsiadka w ramach prezentu dała mi gin z tonikiem różowy, Radkowi piwo, także nie wypada odmówić. Oni przez płot siedzą. Poczęstowaliśmy się wzajemnie trunkami. A tutaj jako ochronę wsypałam, jak widać, pelecy, te takie niebieskie na ślimaki. Może pomoże, ale nie wierzę w to. No zobaczymy, no nie mam, po prostu nie mam wyjścia. Muszę to robić tak, jak robię. Radzio zrobił grilla. Jeden szaszłyk mój tylko, bo dwóch nie zjem. U Radzia kurczak i zobaczcie, jaka bagietka z czosnkiem. No to najlepsza chyba będzie. No, moi kochani, ogórki już są wsadzone. Teraz biorę się za pomidorki. Będę je pikowała do tych nieco tutaj większych doniczek. No i truskawki te dalej mi nie zeszły. Zobaczcie, tutaj jedna coś była, ale się skończyła. Tutaj jest cebula. Tutaj też pomidory. Tu pewnie jakieś kwiaty, ale widzieliście, musiałam wszystko powyciągać, bo mi wszystko pleśniało. I nie wiem, co jest. Co? No to dopiero ciekawostka. No dobra, ogarnięte. Tu niestety jeszcze trzeba będzie przy okazji znowu wymyć karczorem, bo tutaj cały czas woda staje nam. Dywan wypraliśmy na ile się dało, to wypraliśmy. Co tak będzie ze mną chodziła? Misia? Misia! No i te nieszczęsne kwiatki tak wyglądają. Znaczy spoko wygląda to na żywo, tak naprawdę wam powiem, a tak to... tak jak mówiłam, jak w kolejce po bułki. No ale dużo żeśmy ogarnęli. Wiecie co, przede wszystkim kolosalna różnica, jak właśnie to już jest brzydactwo wymyte. I tak. Czyściej się wydaje. Gdyby nie to, to byłoby bardzo czysto. No i magnolia praktycznie już bez kwiatów. Cały czas dywan zostawiam, po prostu ten dywan wygląda moim zdaniem bajecznie.
Nie uwierzycie, co przyszłam zrobić, ale przyszłam patrzeć, czy są ślimaki. No i już jeden, widzicie? Z żarty. Masakra. Tutaj jakiś drugi szedł, to chyba ten sam. Widzicie? Już szły do moich kwiatków skurczybyki. Nocne rozrywki. Jolanty G. No tutaj nic nie ma, bo one raczej z tyłu będą przychodzić. Zobaczymy, jak to dalej będzie. Moi drodzy, ja normalnie się zjarałam. Mam zjarane ramiona, mam zjarane tu i mam zjarane, wiecie, jak na wakacjach często chodzicie, gdzieś sobie spacerujecie i z tyłu macie zjarane karki. Mam zjarane karki. Radosław też czarny cały, także pokaż czarną papę. Także tak, na twarzy po raz ostatni maseczka i powiem wam, że tak jak mówiłam, że taka nie do końca, to tak mi szkoda, że już koniec, to ta Susan Kaufman. I jeszcze wam muszę dać po dupie, nastawiać dupy szybko, pasa wyciągam i leję po dupskach, bo tak zachwalaliście lampki na Magnolii, że co się stało? Czerwone się spaliły. Czerwone się spaliły, to przez to zachwalanie na pewno. No. A ty. Teraz mam niebieską magnolię. Teraz mam magnolię, ale już no i tak nie kwitnie, także spoczko. Znaczy jeszcze kwitnie, ale już przestaje kwikać. Kwitnąć. Uśmiałaś się do zdjęcia? Nie, błyskam białymi zębami, bo teraz jak jestem czarny, to mam białe zęby. No, to prawda. Moi kochani, powiem wam szczerze, że tak sobie siedzę i zobaczyłam, że jest do zrobienia sałatka w termosiu, taka wiecie, warzywna. I chyba pójdę i zrobię sałatkę. Ja chyba pójdę i będę ją jadł. Jadł. Tak. Jadł ją będę. Jadł. Będę. Będę. Bedem. Bedem. Bedem ją jadł. Dobra. Tak będę mówiłem od tej pory. Muszę tak nie ekscytuj. Czy zrobię, czy nie zrobię, to się okaże. A wam za dzisiaj bardzo, bardzo dziękuję. I dzięki za to, że byliście z nami. Do następnego razu. Buziaki. I bądźcie zdrowi. Nie ryzykujcie bezpodstawnie. Buziaki. Pa!